Zaczynamy od klasy senior 2, żeby nie przedłużać. Miejsce 10 w klasie senior 2. Miejsce 10 w klasie senior 2, Maciek Stec. Zapraszamy tutaj. Do zdjęcia zostajemy oczywiście na tle kamieniołomu. Maciek, do zdjęcia zapraszamy. Miejsce 9, Bartłomiej Baran. Miejsce 8, Tomasz Sikora, pojechał. Miejsce 7, Wojciech Maksym, chyba pojechał. Miejsce 6, Krystian Wajda, odebrał. Nie ma. Tomek! Tomek! Nie ma go, bo ja mu dawałem przecież. Co ja mu dałem? Zły ci dałem dyplom? No to ty... Ale on ma. Masz dyplom dobry, tak? Chodź tu, Tomek, tu! Chodź do zdjęcia chociaż. Paweł Wielgos, miejsce 5. Miejsce 4. Wojciech Rajnik. Tak troszkę bardziej bliżej, bo paki do podium będzie was widać lepiej. No. Miejsce 3 w klasie senior 2. Jakub Sewzda. Gratulacje. Gdzie on jest? Idź sobie bliżej, róbcie zdjęcia. Bo ty jest... Idźcie do przodu. Nie, to jest okej. Dojście do podium odzwierciedla dzisiejsze warunki na trasie, także jest to wszystko zrobione z rozmysłem. Dominik Mazur, miejsce 2. Proszę, żeby osoby, które są i dostają puchary, żeby ich znajomi, żeby zostały do końca dekoracji, żebyśmy tu na ostatniej klasie sami nie byli. Także zapraszam, żeby się nawzajem pooklaskiwać. Miejsce pierwsze, Daniel Solecki. W klasie S2 startowało w sumie 25 zawodników, także fajna frekwencja, ciekawy był również start. Pierwsza trójka, Jakub Sewzda, Dominik Mazur, Daniel Solecki, dziękujemy. Teraz oczywiście przechodzimy do klasy senior 1, tutaj startowało 10 zawodników, miejsce 10, Piotr Rymarowicz. Sakrucki. Offroad motocykle. Miejsce... A jest, tak? Jest! No, jest. Miejsce 9. Piotr Kraszewski. Warto było czekać, nie? Co to za kulturysta? O kurwa, dojebany. Miejsce 8, Paweł Altamer. Miejsce 7, Dawid Ziobro. Miejsce 6, Jan Włosik, chyba że zabrał. Miejsce 5, Maciej Kut. Brawo! Enduro Czakersi. Miejsce 4, Michał Kut, Enduro Czakersi. Coraz bliżej podium. Miejsce 3. Artur Podsiadło. Enduro Czakersi. Coraz bliżej podium. Miejsce 2. Krzysztof Królikowski. Emis w Niemrowczyce. Nie ma i miejsce pierwsze w klasie senior 1, Michał Buczek, offroad, motocykle. Ja chciałem tylko powiedzieć, że na pierwszym biegu Michał trochę stracił świadomość na podjeździe, podzwonię, ale w drugim wygrał, w trzecim był chyba drugi albo też pierwszy i wygrał w S1. Także super postawa. Tak, do ostatniej biegi wygrał po 20 punktów. Także gratulacje tym bardziej. Artur Podsiadło, Krzysztof Królikowski, Michał Buczek. Dziękujemy, oczywiście gratulujemy. Następna klasa, klasa junior. Miejsce 6, Mateusz Tyler. Miejsce 5, Tomasz Szwast, KM Eter.
Miejsce czwarte, Patryk Cyper, Motodrift Tymbica. Kto go zawiąże pojechał? Miejsce trzecie, Konrad Jurczyński. Miejsce drugie, Kasper Wojtoń. Tutaj w drugie i trzecie miejsce egzekwo zdecydował trzeci bieg, w którym Kasper wygrał, a Konrad był trzeci. I miejsce pierwsze w klasie junior, Maciej Ziembicki. Konrad Jurczyński, Kasper Wojton, Maciej Ziembicki, klasa junior. Gratulacje. I miejsce trzecie, Waldemar Królikowski, Rega MX Team Robczyce. Także czołówka z OMWP dzisiaj w czołówce. Sprint Enduro, Ether. Miejsce drugie, Tomasz Lipa, RKM Raptor Rzeszów. I miejsce pierwsze, Marcin Kozłowski, Enduro Leliwa. Tutaj również... Brawo, brawo, oczywiście. Tutaj również decydowało ostatni bieg, pierwsze i drugie miejsce ex aequo. Oczywiście pierwszy jest ze względu na trzeci bieg. Marcin Kozłowski, Tomasz Lipa drugi, Waldemar Królikowski, miejsce trzecie. Gratulacje. Brawo. A to zapraszamy po zmianę pucharków, a zaraz prestiż zaraz wydamy, także damy weteran, bo się pomyliliśmy. To już też emocje i zmęczenie. Gdzie uciekasz ty? Waldek, oddaj prestiża. Bo trzeba zmienić pojedzbanek. Ja nie daję. To tylko plakietkę przełożymy. Gratulujemy jeszcze raz. Klasa prestiż na sam koniec. Najszybsza klasa tutaj. Miejsce siódme. Patryk Rokita, KM Ether. Chciałem jeszcze dodać, że Patryk zrobił najszybsze okrążenie, jedno okrążenie z całej stawki zawodników, którzy startowali dzisiaj. Tak na pocieszenie. Nie wyszło, ale okrążenie najlepsze zrobił. Także super. Miejsce szóste. Bogdan Niemiec, Enduro Trackersi. Wziął. Miejsce piąte, Wojciech Wilowski. A był szósty. Jest, dobra. Czwarte miejsce zajął Adam Sierant, ale już pojechał. Miejsce trzecie, Mariusz Stelmaszyński, KKM Wena. Miejsce drugie, Dawid Lampart, Lamba Rzeszów. I w zastępstwie za Kubę, ale nie na podium, bo do zdjęcia to tak nie za bardzo, żeby Kubę, żeby będzie myliło, także prosimy tutaj. Jakub Maślany, miejsce pierwsze. Kuba w zastępstwie przekaże Kubie, ale gratulujemy Jakubowi Maślanemu. Pierwsze miejsce. Mariusz Stelmaszyński, Dawid Lampart, Jakub Maślany, pierwsza trójka klasy prestiż, gratulujemy. Zapraszamy oczywiście na kolejną edycję oraz na czwartą rundę otwartej mistrzostw województwa podkarpackiego, która będzie się 12 sierpnia w miejscowości Głębokie.